Tak, rozgryzamy Unię Europejską, rozgryzamy. Także rozgryzamy Unię Europejską, wrzeski Unii Europejskiej, rozgryzamy. Radio Conchita, TKFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. A to tu jest coś jakoś... No i złoty 49 za pęczek, czyli aż 40% taniej. Pęczek rzodkiewek złoty 49. Słuchaj,
słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu... Dziadostwo, proszę Państwa, dziadostwo. Dziadostwo, dziadostwo. Tak jak doktor Krupa mówi, że to jest polityczne. Polityczne. Także proszę Państwa, Radio Koncita mówi, że mróz duży. Się bierze do roboty, mróz duży. Że będzie, że jest mróz duży, że jest, że jest. No. Na antenie Radia Maria zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Ciągle się modlą, przecież to ludzie to już przestaną tego radia słuchać, no bo wiesz, modlić się to i tak każdy do kątka pójdzie swoimi słowami, się będzie modlił, ale to sam różaniec to przecież jest takie pogaństwo, że naprawdę człowiek, jak to dziecko rozmawia z ojcem, to jak się będzie zwracać do niego, mówić do niego, rozmawiać z nim. Rozmawiać, prawda? No. No to swoimi słowami. Absolutnie z kartki był to. Absolutnie wierszyki. Wierszyki to może jakaś sztuka. Można się podniecać. No ale jak rozmawiam osobiście z ojcem swoim, z Bogiem Jahwe, z Bogiem Jehową, no to jakże mam przez różaniec, czy coś czytać, czy coś, no... interpretować nawet. Nie można. To musi być na żywo. Na żywo czuć trzeba tego Ojca, Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Nie można tak. Nie można inaczej. No. Także, że człowiek taki niby nie dwa kształcony, a taki ciemny. No, że jakby człowiek nie mógł nigdy dojść do religijnego jestestwa, gdy Biblia albo w łacinę była zamieniona, albo oddalana, jak to widzicie Państwo, pokazują lochy, świnie i koryto, że się losze odsuwa. Koryto to znaczy, że szyja jej rośnie, co oczywiście też nie jest prawdą, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langström, Ekstra. Proszę być koniecznie z nami, proszę Państwa. I teraz tak, proszę Państwa, jest godzina już pół do pierwszej, zaraz będzie, no bardzo ładnie w nocy dzisiaj mówiła, bardzo ładnie w nocy mówiła, że co? Że, proszę Państwa, komornicy, tutaj Janek Witek na temat komorników to bardzo dużo złego powiedział przed swoją śmiercią, tych z Bemowa, że jeździł tu na Bemowo, I mówi, że co jedna morda to żydowska. No, ten Janek Witek, ale on kochał tych Żydów, naprawdę kochał, bo miał kolegów, koleżanki, od dziecka się z nimi bawił i pokazywał też swoje zabawki, to wszystko. Jan Maciej Witek, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Także proszę być koniecznie z nami, proszę Państwa, u nas, ale możecie i tu być. To nikt nie mówi, że tylko tu macie oglądać, bo jeżeli ludzie nie czytają Pisma Świętego, nie będą głosić, jeżeli nie byli pionierami, nie byli misjonarzami, nie byli, nie widzieli, no to jakże mogą, proszę Państwa, oni czytać Pismo Święte? Po co u nas ten Mikołaj, proszę Państwa? To może być jako Zeus, bo ma brodę, a Zeus na każdym ołtarzu w kościele katolickim jest i tam obok niego jest kobieta. Próbujcie dojść do tego, co to za kobieta, kim ona jest i dlaczego często z nim się przedstawia. Znaczy, to nie musi być starzec, wystarczy, że ma siwą brotę. No. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langström Ekstra. I zaraz będzie Obudź się Polsko ma. Obudź się Polsko ma. Tutaj też taką przerwę zrobiłam, żeby nie pokazywać tego wszystkiego, żeby nie nadawać tego wszystkiego, co tam
gadają, co tam prąd niesie. Dzisiaj środa, jutro wrzesień. Także dzisiaj mamy, proszę Państwa, już sobotę, 24, a jutro jest 25. Zapraszamy. Tak. Nie wiem, czy to ten router, to on działa, proszę Państwa, czy on nie działa. Teraz może działa. Zobaczmy tutaj na tym telefoniku naszym. Czy ten router działa, czy on nie działa. 10.48, pierdzielka. I po prostu bateria jest bardzo słaba. Bateria jest bardzo słaba, żeby ją nakarmić. Tę baterię, żeby ją nakarmić. Ładuje, dobrze. Idźmy dalej. Radio Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Conchita. Ze strony władz unijnych. No, mamy po swojej stronie Węgry, Litwę. Bułgaria zapowiedziała, że nie będzie popierać tego wniosku. Rozmawiałem z kolegami z Austrii. Rząd austriacki też nie powinien popierać tego wniosku. Myślę, że Słowacja zachowa się podobnie. No i przede wszystkim nie ma tych państw, które były bardzo chętne do tego, żeby pozbawić Polskę, która w Radzie Europejskiej jest ważnym sojusznikiem dla wielu państw. W sprawach rolniczych na przykład, w sprawach polityki klimatycznej. Wczoraj w Brukseli szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Poinformował, że 8 marca w Brukseli spotka się z szefem unijnego organu Jean-Claude'em Junckerem. Wcześniej ma być opublikowana tak zwana Biała Księga, w której pokazana zostanie rzetelna analiza podejścia rządu do wszystkich rekomendacji i uwag Komisji Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Równolegle Rada Unii Europejskiej ma rozpocząć pracę w ramach artykułu 7 unijnego traktatu, a no Parlament tak Europejski zajął się kolejną rezolucją powiedzą, w sprawie żoni, Polski. Żoni, unijne organy mają zastrzeżenia wobec polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Rada Mieszkalnictwa na najbliższym posiedzeniu ma zająć się kwestią dopłat dla lokatorów w programie Mieszkanie Plus. Rząd chce przyspieszyć budowę tanich mieszkań. Jedną z propozycji jest urynkowienie ceny nieruchomości. W tym tygodniu członkowie Rady dyskutowali już o tym, czy nie należy podnieść stawek za wynajem lokalu. Obecnie to od 10 do 20 zł. Stawki są za niskie i nie pokrywają kosztów budowy, dlatego deweloperzy podchodzą z dystansem do programu. Jedną z propozycji rządu są dopłaty od państwa do mieszkań. Miałyby one wynieść do 30%. Przy czynszu w wysokości 900 zł rząd dołożyłby około 300 zł. W ocenie ekonomisty Mariusza Kękusia jest to dobre rozwiązanie. Zapewne zmieni się grupa docelowa odbiorców, zauważa. Nie będzie to klasa średnia, najbiedniejsi. Rynek sam powinien regulować, gdzie i za jaką cenę buduje. Państwo może ewentualnie starać się dofinansowywać obywateli, których nie stać z różnych względów na określonym etapie życia, na to, żeby sami zaciągnęli kredyt, czy też w jakimś inny sposób coś zakupili rusza mieszkanie. Temat, bo wiecie Państwo, na nie tysiąc może osób być w Polsce tak, przypadają Polacy już 363 mieszkania w Unii Europejskiej, ma, a to 435 to znaczy, lokali. Polacy, w ocenie ekspertów, aby dogonić Unię Europejską, zabierało. Do 2030 roku musielibyśmy wybudować 3 miliony mieszkań. Tymczasem co roku oddawanych jest około 150 tysięcy lokali. Bez ingerencji państwa za 12 lat powstałoby tylko 2 miliony mieszkań. Już w połowie kwietnia pierwsze kluczy do lokali mieszkań mają otrzymać mieszkańcy Jarocina, to lider programu Mieszkanie Plus. Dziady się nie dzielą. To samo lubanie, ale może ktoś pomoże. Rada Bezpieczeństwa ONZ dopiero dziś wieczorem ma zagłosować nad rezolucją wzywającą do 30-dniowego rozejmu humanitarnego w Syrii. Projekt dokumentu został przedstawiony 9 lutego przez Szwecję i Kuwejt, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. W tym czasie zaostrzyła się ofensywa syryjskich wojsk rządowych na wschodnią Gutę, rebeliancką enklawę na wschodnich przedmieściach Damaszku. Do przyjęcia projektu rezolucji, która pozwoli na podjęcie pomocy humanitarnej liczącej łącznie 15 członków w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, potrzebnych jest 9 głosów.
Jednocześnie żaden z przedstawicieli z pięciu państw będących na stałe w tym gremium nie może zgłosić weta. Jednym z krajów, które poprze rezolucję, jest Polska. Nasz kraj chce także nieść do Syrii pomoc dla potrzebujących. Jeśli będzie tylko taka możliwość, żeby można było w miarę bezpiecznie konwój przewieźć, to będziemy działać, jesteśmy na to gotowi. Szacujemy tą kwotę na około 350 tysięcy dolarów. W takiej wysokości mniej więcej pomoc powinno udać się wnieść, ale na ten moment czekamy na to, aż tam nastąpi choćby chwilowe rozszczelnienie tego pierścienia, choćby chwilowe zawieszenie broni. Mam nadzieję, że owa rezolucja, jak wiemy, Polska jest teraz też stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, że ten głos, ale jednak powinien być bardzo wzmocniony, dlatego że ta sytuacja i kryzys humanitarny, który jest w związku z tymi działaniami, to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Mówiła minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Według szacunków w ostatnich dniach w wyniku nalotów syryjskich sił rządowych we wschodniej Gucie zginęło już kilkaset osób, a około 400 tysięcy przebywa w dramatycznych warunkach. W ubiegłym roku obszar ten został włączony do wyznaczonych przez Rosję, Iran i Turcję stref deeskalacji, ale nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom. Enklawa oblężona jest przez siły syryjskie od 2013 roku. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, okresami śnieg. Temperatura od minus 9, minus 6 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum do minus 2, minus 1 stopnia na zachodzie. Cieplej jedynie na krańcach północno-zachodnich do 1 stopnia. Wiatr umiarkowany i silny, porywisty północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem do 60, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękujemy, aby tej choroby nie było. Służby specjalne wczoraj i dziś to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gościć będą pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego, i pan Piotr Bączek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji trwa o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Polacy chcą wracać. Połowa osób z najnowszej emigracji z Polski chce wrócić do ojczyzny. Szczegóły w naszym dzienniku. Generał Nil i jego mordercy. Kulisy nieukaranej zbrodni na szefie KDW Armii Krajowej opisuje profesor Wiesław Wysocki. Chronimy niewinność dzieci. Zło pornografii rani coraz młodszych. Co mogą i powinni zrobić rodzice? Analizy ekspertów naszego dziennika. W naszym dzienniku obrazek z modlitwą do świętego Józefa. Specjalna modlitwa o ocalenie poczętych dzieci. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. 10 minut po 13 przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz tam da. Kłamstwa mgła, powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z Polski, Zygmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał w świat.
obudź się, kto z Toma. Niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże. Panie pośle, pan premier na konferencji prasowej po zakończeniu nieformalnego szczytu powiedział, szczytu Unii Europejskiej, że Polska broni wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, czyli pieniędzy na rozwój infrastruktury. Jak zaznaczył, nasz kraj musi nadrabiać straty, które wynikają z tego, że po II wojnie światowej Polska była po złej stronie żelaznej kurtyny. Mówi się, że z 1% do 1,2% dochodu narodowego brutto ma wzrosnąć, to czy ma być powiększona ta składka do unijnego budżetu. Jak pan ocenia te propozycje, te rozwiązania? No przede wszystkim Polska była rzeczywiście na tym nieformalnym szczycie bardzo aktywna, jeżeli chodzi o propozycje budżetowe. Myślę, że większość przywódców państw członkowskich spodziewała się, że no, ze względu na te ciągłe ataki Komisji Europejskiej będziemy w defensywie, a myślę, że pan premier Morawiecki wszystkich pozytywnie zaskoczył. No, przede wszystkim powiedział, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności kraje Grupy Wyszehradzkiej, są otwarte na propozycje, które najprawdopodobniej przedstawi Komisja, żeby jednak zwiększyć składkę do budżetu płaconą przez wszystkie kraje członkowskie. Oczywiście należy się spodziewać, że te kraje, które płacą więcej niż formalnie z budżetu biorą, one nie będą entuzjastami tego pomysłu, ale jeżeli dołoży się do tego, że tak naprawdę większość pieniędzy wpłacanych przez tych tak zwanych płatników netto w sensie ekonomicznym do nich wraca, to dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, wszystkie razem to z jednego euro przez nie wpłacanych wraca do nich, jeżeli chodzi o fundusze spójności, 0,8 tego euro, czyli 80 eurocentów, a w przypadku gospodarki niemieckiej do niej wraca więcej niż Niemcy wpłacają. To jest związane z tym, że niemiecka gospodarka jest nachylona eksportowo, poza tym no, jest blisko tych rynków zbytu, którymi są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, więc mówiąc szczerze, te pieniądze wpłacane do europejskiego budżetu no to są silnym bodźcem dla gospodarki niemieckiej, do jej rozwoju. Więc to moim zdaniem są argumenty, które być może nawet tych płatników netto są w stanie przekonać do takiego rozwiązania. Premier również mówił o zlikwidowaniu rabatów. Zresztą to znalazło się, ten postulat znalazł się również w sprawozdaniu, które przygotowuje Parlament Europejski w tej sprawie. Chodzi o to, że w związku z tym, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, a ona miała największy rabat. Czyli to jakaś rekompensata, czy skompensowanie ubytku, tak, w unijnym budżecie. Tak, to jest taka ulga w składce, ponieważ no, kraje są obciążane proporcjonalnie do ich zamożności. Wielka Brytania jako kraj zamożny była obciążona dużą składką, a ponieważ mniej otrzymywała z tego budżetu, więc kiedyś jeszcze pani Margaret Thatcher, słynąca z takich dosyć niekonwencjonalnych zachowań, tak jak opisują to wtedy, waląc torebką w stół, mówiła: oddajcie mi moje pieniądze. W ten sposób powstał ten wielki brytyjski rabat. No i później była taka tradycja, że inne kraje członkowskie wpłacające dużo do tego budżetu, także od Komisji Europejskiej, otrzymywały takie malutkie prezenciki w postaci właśnie takich rabatów od ich składki. No i teraz, skoro nie będzie tego brytyjskiego rabatu, a go od 2021 roku już nie będzie, no to w oczywisty sposób powinny zniknąć także te inne rabaty, które mają te najzamożniejsze kraje. I to jest, jak sądzę, sensowny postulat, bo z takim postulatem wystąpił również Parlament Europejski, żeby te rabaty zlikwidować. No i wreszcie jest trzeci pomysł związany z takim podatkiem unijnym. Ten podatek nazywany jest no, różnie, ale chodzi głównie o, nazywany jest podatkiem cyfrowym. Chodzi głównie o te przedsiębiorstwa najbardziej nowoczesne typu Google, Amazon, Facebook. Okazuje się, że te wielkie firmy
one osiągają gigantyczne obroty na rynku europejskim i gigantyczne zyski, ale jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to płacą go symbolicznie w określony sposób, transferują swoje dochody często do rajów podatkowych. No to przy kolejnych tych Panama Papers, tych sytuacjach to wypłynęło. I rzeczywiście Komisja Europejska przedstawia różne pomysły, ale takim pomysłem mógłby być podatek cyfrowy właśnie płacony przez te największe firmy już na poziomie całej Europy, nie poszczególnych krajów członkowskich. I oczywiście to nie jest pomysł do wprowadzenia od razu, ale być może jest to początek czegoś i ten pomysł także podsunął premier Morawiecki. Pytanie, czy ktoś tego już nie będzie myślał, jak obejść, prawda? Bo to też są duże pieniądze, bo to jest jednak sięganie do kieszeni Europejczyków. One nie byłyby w stanie już rzeczywiście uciec od tego podatku, chcąc funkcjonować w całej Europie, musiałyby ten podatek zapłacić. I w tym sensie on z naszego punktu widzenia jest rozwiązaniem dobrym. No w każdym bądź razie zostało wskazanych parę dodatkowych źródeł dochodów i miejmy nadzieję, że Komisja Europejska, która na początku maja ma przedstawić pierwszy projekt tego wieloletniego budżetu, z niektórych tych pomysłów skorzysta. I jeżeli tak by się stało, to nie ma powodów, żeby ograniczać dotychczasowe polityki, w tym te dwie najważniejsze, o których mówił ojciec na początku, mianowicie politykę spójności i wspólną politykę rolną, z których Polska korzysta. Więc miejmy nadzieję, że ta rozpoczynająca się dopiero gra o ten przyszły budżet, ona nie będzie aż tak bardzo brutalna, jak jeszcze wcześniej przewidywano. No w związku z tym ubytkiem składki po Brytyjczykach, no bo Brytyjczycy netto wpłacali do budżetu, no według tam różnych szacunków, ale około 13 miliardów euro rocznie. No jeżeli budżet, weźmiemy pod uwagę budżet siednioletni, no chodziłoby o około 90 miliardów euro na 7 lat, więc spore pieniądze, takich pieniędzy by brakowało. Przy zastosowaniu kompilacji tych pomysłów, o których wcześniej mówiłem, jak sądzę, tę lukę kilkunastomiliardową rocznie da się jednak wypełnić. Mówimy o tych składkach do unijnego budżetu Polski, polityka spójności, wsparcie też polityki rolnej. Tutaj cały czas czujemy się jak taki gorszy sąsiad, czy ktoś z tam drugiego, trzeciego rzędu. Kwestia tej konkurencyjności wiele ma do życzenia, chociażby względem rolnika niemieckiego. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Dotyczy rozmów, które pan premier prowadził w kuluarach z wiceszefem Komisji Europejskiej, bo zaplanowany jest na następny jakieś spotkanie 7-8. Pan premier ma się spotkać z szefem Komisji Europejskiej i kwestia łączenia czy dostępu do funduszy Unii Europejskiej z praworządnością. Bo jeżeli my teraz dokładamy się, pan mówi, że no mniej dostajemy niż wkładamy, kwestia umiejętności wykorzystania, a jakby jeszcze tutaj próbować to w sposób polityczny, bo żadnych takich zapisów nie ma, łączyć tą praworządność, bo to nie podoba się kwestia, mówi się o jakiejś białej księdze w sprawie zmian w sądownictwie. Tutaj jakby lepsze zrozumienie, Franz Timmermans coraz lepiej rozumie, dlaczego Polska chce reformować wymiar sprawiedliwości i szef rządu podkreślił, że temperatura tego sporu między Warszawą a Komisją Europejską opadła. Ale czy właśnie fundusze Unii Europejskiej, dostęp do nich nie będą wiązane z praworządnością? Jak pan ocenia te pomysły i to, co dzieje się w Komisji Europejskiej, podejście do Polski, do zmian, do reform? Szczególnie jeżeli chodzi o sądownictwo. Jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze jedno zdanie dotyczące wspólnej polityki rolnej. Wprawdzie to na tym spotkaniu nie wybrzmiało jeszcze, ale w dokumencie, w sprawozdaniu, o którym wspominałem wcześniej, którym procedujemy w Komisji Budżetowej, której jestem członkiem, a w marcu będzie ono na sesji plenarnej w Strasburgu, tam znajdzie się zapis o konwergencji dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej, czyli ich wyrównywaniu w ramach krajów członkowskich. Do to kiedy? Taki spory krok na tej drodze, aby na koniec następnej perspektywy te dopłaty pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi się czyli już nie do ruszyły. 20 roku, tak? Mamy rozumieć? Od 21, tak. Mm-hmm. Od tamtej perspektywy komisja by się zobowiązała, żeby te dopłaty wyrównać, więc
jest jakiś postęp w tej sprawie. Wiele lat czekała Komisja Europejska. Tak, to prawda. To znaczy, no mówiąc otwartym tekstem, tak naprawdę od tej perspektywy mamy do czynienia z dyskryminacją rolnictwa kraju. W sądownictwie też mogliby nam dać taki długi dystans, panie pośle, prawda? Tak, w naszych reformach, prawda, no, jak sobie dają. Urzędnicy komisji przyznają, że ten stan rzeczy nie może być dłużej utrzymywany, bo skoro mamy wspólny rynek i równe warunki konkurencji, to muszą być równe warunki wsparcia. To, co się dzieje, no jest pokłosiem tych nieszczęsnych negocjacji i przede wszystkim obniżenia produkcji pod koniec lat 90. poprzedniego stulecia. One były punktem wyjścia do liczenia wsparcia dla polskich rolników. A ponieważ wtedy produkcja rzeczywiście no, była na najniższym poziomie, no to Polska poniosła przez te kilkanaście lat konsekwencje tamtych zaniedbań. Ale jest szansa, że w tej najbliższej perspektywie ta rzecz zostanie wyrównana. No i ta istota ojca pytania, mianowicie to uzależnienie przyszłych wypłat od przestrzegania praworządności. Więc tutaj premier rzeczywiście powiedział bardzo stanowczo i z drugiej strony bardzo jasno. Oczywiście uzyskał w tej sprawie wsparcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, chyba wszystkich. Otóż my się jakby warunkowości przyszłych wydatków nie boimy, bo w tej chwili już przyznawanie pieniędzy jest uzależnione od tak zwanej warunkowości makroekonomicznej, a więc przestrzegania na przykład dyscypliny finansów publicznych. Tylko kryterium jest precyzyjnie określone. To jest deficyt sektora finansów publicznych no, w poszczególnych latach. I to podaje zarówno Główny Urząd Statystyczny, jak i Europejski Eurostat. I po każdym roku wiemy, jaka była sytuacja w każdym kraju. I to jest obiektywny wskaźnik. I jeżeli w jakimś kraju przekracza on 3% i zdarza się to nagminnie, to Komisja Europejska może zatrzymać pieniądze europejskie. No i premier, podając ten przykład, powiedział, no dobrze, a od jakichś wskaźników uzależnimy, jeżeli chodzi o praworządność, uzależnimy przyznawanie tych pieniędzy. No jeżeli panowie sobie tutaj myślicie, panowie z Komisji, panowie z Rady Europejskiej, że to będą wskaźniki uznaniowe, to my nigdy na to nie pozwolimy. No, że odwiedzimy się jakiegoś urzędnika, który powie, że w Polsce w związku z reformą sądownictwa nie ma praworządności, no nie można uzależnić wydatków budżetowych, bo to byłby absurd. Więc moim zdaniem to jest takie otwarte podejście. Proszę sformułować obiektywne kryteria, na podstawie których będziemy oceniali praworządność w poszczególnych krajach i wtedy proszę bardzo. Ale uznaniowości my nigdy nie zaakceptujemy. Więc ta otwartość, myślę, że podziałała na wyobraźnię tych, którzy w tej sprawie będą podejmowali decyzje. A wracając do tych relacji z Komisją Europejską, to myślę, że jednak napięcie spadło i te z naszej strony wyjaśnienia, bazujące na przykładach zresztą z krajów Europy Zachodniej, robią wrażenie. Premier Morawiecki w rozmowie z panią Merkel użył takiego przykładu. Po zjednoczeniu Niemiec zaledwie 30% sędziów z terenu dawnego NRD zostało dopuszczonych do orzekania po połączeniu. Czyli 70% sędziów z NRD nie znalazło już uznania w oczach tych, którzy się tym zajmowali, po prostu zostało usuniętych z zawodu. W Polsce po roku 89 takiego przeglądu w sądach nie było, no bo sądy miały się oczyścić same. Dopiero teraz są sprzyjające warunki polityczne, żeby takie oczyszczenie zrobić. I my musimy to zrobić, bo wszystkie kraje na określonym etapie rozwoju to robiły. Więc dlaczego wy nam tego robić nie pozwalacie? Czyli komisja trochę ośmiesza się w tej sytuacji. No bo komisja nie pozwala nam robić reform w sądownictwie, aby nasze sądownictwo stało się efektywniejsze. I to, co powiedział po spotkaniu z Timmermansem pan premier Morawiecki, że teraz Timmermans bardziej rozumie, jakie reformy my w sądownictwie robimy, co ma być ich efektem. Więc my nie wprowadzamy niepraworządności, a wręcz przeciwnie, praworządność.
proszę. No dzisiaj też, myślę, w Komisji Europejskiej więcej jest lewicowych polityków i w ogóle Europa tak na lewo idzie, więc może i stąd... Tak, proszę ojca, nie ulega wątpliwości, by ten rząd ze względu na właśnie swój prawicowy charakter na pewno nie jest w Europie kochany i najchętniej Komisja Europejska, także przewodniczący Rady Europejskiej, pan Donald Tusk, widziałby zmianę tego rządu. Ale proszę ojca, Europa Zachodnia już się przyzwyczaiła do tego, że ten rząd będzie nie tylko tę kadencję, ale i najprawdopodobniej i kolejne. I w związku z tym nie ma co już koncentrować się na próbach zmiany tego rządu, ale trzeba z tym rządem rozmawiać, bo tylko z tym rządem można zmieniać Europę. My jesteśmy największym krajem pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Unia Europejska, żeby przetrwała, musi się głęboko zmieniać, a bez krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tym Polski, te zmiany będą niemożliwe. I myślę, że ten punkt widzenia na szczęście coraz bardziej przeważa w Komisji Europejskiej. Stąd trochę zmiana podejścia do tego, co robi Polska i co zamierza robić także tutaj wewnątrz kraju. Dobrze, że mamy tyle determinacji, tak? Tak, dobrze, że przetrwaliśmy te główne uderzenia i że rzeczywiście wychodzimy z propozycjami, nie okopujemy się na swoich szańcach, tylko pokazujemy, że jesteśmy w stanie akceptować pomysły, które popychają Unię Europejską do przodu, natomiast na pewno nie będziemy akceptować pomysłów, które rozsadzają ten projekt. A uzależnienie pieniędzy od praworządności, czy też od przyjmowania imigrantów, to jest prosta droga do rozwalenia Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Parlamentu Europejskiego. Tak, Kuźmiuk.